во благих душа ваша, внимайте ушами вашими и последуйте путем моим, услышите меня, и жива будет во благих душа ваша, и завещает вам завет вечный. Молюсь о тебе, Господи. Христос хрещається в Йордані от Йоанна. Такими то словами дійшов, вітаємо один другого, ми православні християни. Дlaczego ten dzień jest tak ważny w naszym życiu? Jeden z 12 świąt, które obchodzimy w ciągu roku, święto Teofanii, święto Bogojawlenia, jak my to nazywamy, albo po prostu po ludowemu Jordanu, jest bardzo ważny, ponieważ dzisiaj woda oswieszczające jestestwo. To tak brzmi po cerkiewno-słowiańsku. W tłumaczeniu polskim było, że cała natura i wodna, i powietrzna, i nawet ogień się oświęca, wchodząc razem z krzyżem do wody. Więc woda jordańska ma niezwykłe właściwości. W ekstremalnej sytuacji zamienia nawet świętą komunię. Trzymamy tę wodę w ciągu całego roku w naszych domach. Woda przez cały rok, a nawet dłużej, nigdy się nie psuje. Jest tak świeża, jest tak smaczna, nawet tak jakby od razu była z rzeki wzięta. I nie ma większej istoty dla nas, że to woda z rzeki, która by może być, można tak powiedzieć, mogłaby być i zanieczyszczona, albo coś innego. Nie, ona już jest oświęcona. I dzisiaj, tak jak powiedział Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Paisiusz, że dzisiaj oświęca się cała woda wszędzie, nie tylko tutaj u nas na ścianie, nie tylko w innych rzekach, ale również we wszystkich źródłach, w studniach, w krynicach, nawet w naszych kranach. Więc przez cały dzień, a się uważało, że do 9 dni, do oddania jej święta, woda jest oświęcona. Więc życzę wszystkim, żeby ta woda oświęcona oczyściła nas, pomogła nam przetrwać i w trudnych czasach, i była bardzo pomocna i w dobrych czasach. Szczęść Boże i Chrystus chrzczający w Jordanii.